Jedną z funkcji Galaxy AI, która zawitała do naszych smartfonów Galaxy, jest tapeta generatywna. To właśnie dzięki tej funkcji w każdym momencie możemy wygenerować sobie nową tapetę. Wystarczy tylko wybrać odpowiednią kategorię oraz kluczowe słowa. A ta wygenerowana tapeta jest na tyle unikalna, że drugi raz identyczna nie powstanie. Co więcej, nikt inny poza tobą nie będzie mógł ustawić tej samej tapety, ponieważ nie zapisuje się ona w galerii, więc nie będziesz mógł jej po prostu udostępnić. Ale można to obejść i pokażę ci w tym materiale dość prosty sposób, w jaki można sobie taką wygenerowaną tapetę zapisać na swoim smartfonie Galaxy. Być może będziesz chciał ją wysłać swoim znajomym lub po prostu zachować ją na później. Więc zaczynajmy. Zacznę od wygenerowania tapety. Przechodzę do tapeta i styl. Następnie zmień tapety i w kategorii kreatywne wybieram generatywna. Teraz utworzę nową i wybiorę kategorię obraz. Teraz słowo kluczowe dżungla zmienię sobie na łąkę. Wybiorę styl impresjonista i na koniec klikam generuj. Ok, tapety zostały wygenerowane i wybiorę jedną z nich. I pewnie domyślasz się, że do zapisania tej tapety użyję zrzutu ekranu, ale najpierw muszę przygotować swój ekran startowy, ponieważ jak teraz zrobię zrzut ekranu, to ona będzie wyglądać tak. Mamy tu pełno elementów, takich jak ikonki u góry, kropki oznaczające ilość stron oraz ikony aplikacji. A chcemy uzyskać czystą tapetę, aby później na przykład się nią podzielić. Pierwsze co zrobię, to przejdę do ustawień wyświetlacza i zmienię rozdzielczość ekranu na QHD+, aby uzyskać lepszą jakość zrzutu ekranu. Następnie w ustawieniach telefonu przechodzę do zaawansowanych funkcji. Kolejno do zakładki zrzuty ekranu i nagrania ekranu. I tutaj włączę opcję ukryj stan i paski nawigacji, dzięki której podpowiedzi gestów nawigacji oraz informacje takie jak godzina, poziom baterii oraz reszta ikonek zostaną od razu przycięte na zrzucie ekranu. Teraz wracam do ekranu startowego i robię gest uszczypnięcia ekranu. Następnie przesuwam w prawo i klikając w ikonę plusa dodaję nowy ekran. Pozostaje mi jeszcze odpiąć aplikacje z ulubionych, więc aplikacje w sekcji ulubionych po prostu przytrzymuję palcem i przesuwam je wszystkie na ekran główny. Ok, teraz już mam prawie gotową tapetę. Prawie, bo jak zrobię zrzut ekranu, a następnie przejdę do podglądu, to można zauważyć, że poza tapetą zostały przechwycone kropki, które określają ilość ekranów oraz znak wodny, że tapeta została wygenerowana przez AI. I to tych elementów jeszcze muszę się pozbyć. Więc przechodzę do edycji klikając w ikonę ołówka. Następnie klikam w ikonę z czterema kółkami i wybieram gumkę do usuwania. Teraz przyda mi się S Pen, palcem też można, ale rysikiem wygodniej. Więc po prostu zaznaczam, obrysowując każdą kropkę. Nie zapominam również o znaku wodnym AI i klikam usuń. Klikam gotowe i zapisuję zmiany. I w ten oto sposób mam zapisaną tapetę wygenerowaną przez AI w moim smartfonie Galaxy S24 Ultra. Jak widać na tapetę nic nie jest nałożone, nie mam żadnej ikony aplikacji, nie ma żadnego elementu interfejsu, więc będę mógł ją kiedyś ponownie ustawić lub ją po prostu komuś udostępnić. Na koniec wracam jeszcze do ustawień wyświetlacza i przywracam swoją poprzednią rozdzielczość oraz przypinam ponownie ulubione aplikacje. Mam nadzieję, że film był dla Ciebie przydatny. Jeśli tak, to zostaw proszę łapkę w górę. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału, abyś mógł poznawać kolejne funkcje oraz lepiej móc wykorzystać swoje urządzenie Galaxy. Do zobaczenia w następnym materiale. Mówił Bartosz. Cześć.